Siemanko, bo tu miałem sobie zrobić przerwę od GTA, od nagrywania glitcha, ale jednak widzę, że nasza gwiazda Xeroboy Papuga se z tym nie radzi, to pokażę wam ten sposób na te kopiowanie aut od znajomych. Zgliczowanie się. Nie wiem, czy to przez Los Santos Car Meet zostaje spatchowane, no, a pokażę tu metodę biurową, której jeszcze nie pokazywałem. Auto. Auto lub motor, tak jak tu. Z klubu nocnego lub z areny. To w moim przypadku jest to ten Sanchez, jest on wezwany z klubu nocnego. Poziom B2, B3. Zostawiam go na zewnątrz, potrzebujemy biuro, minimum jeden poziom garażu. Znajomego, który wiadomo, no, daje nam auto i najlepiej robi to na sesji dla zaproszonych, tak samo już Xbox i PS4. Róbcie to wtedy na sesji dla zaproszonych, bo jest różnica, dołączanie na Playu przez profil, a dołączanie na Xboxie przez profil. Także róbcie to na sesji dla zaproszonych, dołączajcie przez menu pauzy. Wtedy tak, udajecie się do swojego garażu. Ja tu wszedłem do biura przez pomyłkę, ale i tak, idziemy do garażu. Z garażu będziemy przechodzili do biura i klikniemy wybór biura, żeby przejść do biura i będziemy sobie odpalali coś z mapy, misję, wyścig, cokolwiek. Czyli podchodzimy tu, klikniemy biuro i będziemy z map przechodzili na mapę, odpalali najlepiej tu wyścig. Obojętnie jakie biuro macie, to nie ma znaczenia. Czyli tak, ja wybieram biuro, klikam bang, start, mapa, odpalam sobie wyścig z mapy, wczytam je w lobby, czekam max 3 sekundy, opuszczam. Powinienem być niewidzialny. Jeżeli jestem niewidzialny, wszystko się udało. Jeżeli byłbym widzialny, muszę powtórzyć ten krok. Jeżeli jestem tak jak tutaj niewidzialny, mówię znajomemu, żeby mi odpalił tytaniczną robotę i wtedy już tu nie będę pierdolił Xbox, PlayStation, po prostu obydwie platformy. Wtedy dołączamy na sesji dla zaproszonych do znajomego przez pauzę. Start online, gracze, dołącz do gry. I potwierdzamy wszystko jak leci, nawet możemy to spamować, wtedy najlepszy jest efekt. Dołącz do gry, potwierdzam pierwszy, spamuję, nawet nie widać drugiego komunikatu. Bang. Jestem na mapie już widzialny. Wsiadam do tego auta, które użyłem na początku, tak jak mówiłem, albo z areny, albo z klubu nocnego. I na ten poziom, skąd go wezwałem, wracam. W moim przypadku to był Sanchez z klubu nocnego z poziomu B3, no to wracam nim na B3. Jeżeli wrócę, kliknę B3, powinienem mieć ten obraz taki spod mapy, szaro-czarny. Klikam Y lub trójkąt, żeby z niego zsiąść czy wysiąść. Zależy, co wy użycie, czy motoru, czy samochodu. Czyli ja B3. Bang, jest ten ekran, zsiadam, wysiadam, cokolwiek. I teraz albo macie RC Bandito, wzywacie RC Bandito i wysiadacie z niego. Wasza postać przez chwilę będzie niewidzialna, albo stąd teleportujecie się już na krzyżówkę, tam gdzie się całe kopiowanie od znajomych odbywa. Poprzez wyłączenie pada. Ja tu pokazuję już przy metodzie RC Bandito. Teraz skoro no, tu użyłem akurat Sancheza, no to go wzywam z powrotem, no bo on i tak szedł na straty. Wy możecie sobie w mobilnym już trzymać pojazd na straty. To tam już miesza z tym, no nie kopiujecie kurwa od wczoraj. To już chyba wiadoma sprawa.
ale tak, wracamy na miejsce kopiowania od znajomych, czyli ta skrzyżówka, chyba to, nie wiem, kopiowanie to działa z pół roku, może lepiej. Wzywamy mobilne centrum operacyjne i tutaj kwestia teraz jest taka, że już mobilne nie stawiamy gdzie tam pasowało, tylko posta na YouTube dałem, że tam trzeba wybierać postać z fabuły, anulować, postać z fabuły, anulować, postać z fabuły, anulować, klikać Y czy trójkąt, żeby wsiąść. Tu pokażę metodę z teleportem do auta. Czyli nasze mobilne centrum operacyjne ustawiamy w tym miejscu, którym ja wam pokażę. Ta naczepa od mobilnego ma takie nóżki. No, kto ma do czynienia z tirami, to wie. I tutaj widać, taka jest tudzianka. I tymi nóżkami od mobilnego stajemy na środku tej studzienki, bo tu nas będzie respiło, jak spadniemy spod mapy. I wtedy auto, które my kopiujemy od znajomego, stawiamy pod tą naczepę od mobilnego, tak żeby nas teleportowało. Tylko nie wjeżdżajcie aż tak daleko, jak ja tu wjechałem, żeby was teleportowało z obydwu stron. Ustawcie sobie, macie na to czas, ustawcie sobie mobilne, ten samochód od znajomego, żeby was teleportował z dwóch stron, a chodzi zwłaszcza o to, żeby was teleportował od środka jezdni, tak jak mnie tutaj teraz. Wsiadam, teleportuję, bo wy się zrespicie na środku jezdni. I stamtąd ma was teleportować. A reszta odbywa się tak, jak to było. Znajomy do nas wsiada, klika na pauzę, my podjeżdżamy do mobilki, dajemy strzałkę w prawo. Jeżeli to jest pojazd innego garażu, potwierdzamy komunikat o zmianie pojazdów. Jeżeli to był z mobilki, no to wiadomo, że nie będzie tego komunikatu. I teraz tak. Postać fabuły, komunikat anulujemy, podchodzimy. Klikamy też, jak to było, wejdź sam, czekajcie tutaj sobie 10, 12, nawet do 15 sekund, wybierzcie postać z fabuły, komunikat anulujcie i spamujcie wejście do pojazdu, Y lub trójkąt, zależy jaka platforma, wybieracie, wejdź sam, czekacie z 10-15 sekund, wybieracie postać z fabuły, komunikat anulujecie od razu, klikacie wejście do samochodu, Y, Xbox, trójkąt, PlayStation. Auto wtedy jest wasze, bo was teleportuje do auta, już jest wasze. Cały myk w tym tkwi. Pozdrawiam, Elo.